Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty obiad, ale jakże smaczny. Wystarczy naprawdę kilka składników, takich, które my bardzo lubimy, bo będą to pulpeciki z mięsa wieprzowego, użyjemy trochę kiszonej kapusty, ziemniaki i trochę przypraw. I z tych trzech głównych produktów stworzymy dzisiaj fajny, pyszny obiad. A więc zaczynamy. Musimy najpierw wstawić ziemniaki. Ale żeby je wstawić, musimy je najpierw odpowiednio pokroić. Kroimy w takie większe kawałki. Coś takiego. Przygotowane mam kilogram ziemniaków. Pół kilograma wieprzowiny mielonej. Do tego jedną niewielką cebulę, trochę bułki tartej, no ogólnie cały spis produktów znajdziecie w opisie filmu. Nieraz czytam w komentarzach, że idę na łatwiznę, idę na taką prościznę, ale uwierzcie mi, że żeby zrobić fajny obiad z kilku produktów, nieźle muszę się nagłówkować. Ziemniaki pokrojone i wylądowały w garnku. Teraz tak, zalewam je zimną wodą. Wody nalewam tak, by delikatnie przykryła ziemniaki. To jest bardzo ważne. Teraz wrzucam sól. Na kilogram ziemniaków płaską łyżkę soli. Ziemniaki wstawione. Teraz mamy czas, żeby przygotować farsz na pulpeciki. Do miski wrzucam pół kilograma wieprzowiny. To jest mielona łopatka. Do tego wrzucam 3 łyżki takie płaskie bułki tartej. Wbijam jedno jajko. Wrzucam płaską łyżkę oregano, żeby było aromatycznie. Wcieram jeden ząbek czosnku. I wkroimy jedną małą cebulę. Postaramy się pokroić ją w jak najdrobniejszą kosteczkę, bo nie będę jej podsmażał. Cebulę dodaję do mięsa. Teraz musimy dodać sól i oczywiście świeżo roztarty czarny pieprz. Mięso na pulpeciki wyrobione, więc za chwileczkę będziemy je formowali i układali na desce. Natłuszczam dłonie w oleju, wtedy mi się mięso nie będzie lepiło do rąk i małą łyżeczką nabieram i formuję malutkie kuleczki. Zobaczcie, coś takiego. Ziemniaki już są prawie gotowe, więc teraz mogę je na chwileczkę zdjąć z palnika. A w to miejsce kładę patelnię
leję troszeczkę oleju, ale nie za dużo i porządnie rozgrzewam. Chodzi o to, żeby obsmażyć szybko i mocno pulpeciki. Musimy je obsmażyć z każdej strony. Widzisz, jak się pięknie rumienią? Coś takiego właśnie, o to chodzi. Prawda, że pięknie wygląda? Szybko i mocno. Tylko musimy się trochę pospieszyć, żeby nie zaczęły nam się palić. Jak wiemy, one teraz złapią naprawdę taki mega fajny smak. Dobra, wydaje mi się, że to już tak wystarczy. Zobaczcie, jakie są apetyczne. Więc teraz tak. Wszystko jest mega gorące dzisiaj. Kładę ziemniaki z powrotem. Właśnie dlatego mówiłem o tym, żeby nie lać za dużo wody do ziemniaków. Miało być równo z poziomem ziemniaków, bo w trakcie gotowania woda praktycznie w połowie odparowała. I o to właśnie chodzi. I teraz na górę kładziemy kiszoną kapustę. Zmniejszam płomień, przykrywam i będę gotował mniej więcej 20 minut i obiad gotowy. Jak to pachnie. Woda praktycznie się wygotowała. Ziemniaki są praktycznie również rozgotowane. Do tego pulpeciki w całości i na końcu kiszona kapusta. Uwielbiam tego typu potrawy. Na górę położę trochę masła. I posypię natką pietruszki. I gotowe. Spróbujmy. Zobaczcie, jakie pulpeciki są delikatne. Jest lekko kwaskowe. Wszystko jest delikatne. Ziemniaki są idealnie mięciutkie. Czasami takie proste, niewyglądające, pięknie potrawy są najsmaczniejsze. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.